Witam Państwa, dobry wieczór. Z kandydatami na ministrów rozmawiali dziś członkowie komisji sejmowych. Posłowie 8 komisji sejmowych od rana do późnych godzin wieczornych zadawali kandydatom pytania, a to, co usłyszeli w odpowiedzi, miało decydować o udzieleniu bądź nie rekomendacji przed wtorkowym głosowaniem na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Do końca nie było pewne, która z sił politycznych będzie kierować resortem spraw zagranicznych. Wczoraj poznaliśmy nazwisko kandydata, Krzysztof Skubiszewski. W mojej pracy dotychczasowej zajmowałem się prawem międzynarodowym. Kandydat na stanowisko ministra pracy i polityki społecznej, Jacek Kuroń, ma 55 lat i bogatą przeszłość polityczną. Dwukrotnie wyrzucony z partii, pozbawiony wszelkich funkcji w ZHP, gdzie był organizatorem tzw. czerwonego harcerstwa, kilkakrotnie aresztowany za działalność polityczną, internowany w czasie stanu wojennego, jest z wykształcenia historykiem. Był doradcą Solidarności od momentu jej powstania i jednym z głównych negocjatorów Okrągłego Stołu. Panie ministrze, wiemy, że nam będzie ciężko, że nam będzie wesele, jak pan będzie. Właśnie, tak liczę na to, że nic się nie zmieni, ale będzie śmieszne. Florian Siewicki jest jednym z niewielu kandydatów do tego rządu, którzy pełnili już uprzednio ministerialne funkcje. Ma 64 lata i jest zawodowym wojskowym. Chciałbym bardzo rozszerzyć gamę humanizacji życia w wojsku, zapewniając wyraźnie lepsze warunki socjalne, bytowe żołnierzom służby zasadniczej. Widzę też szansę w miarę zmniejszania armii, jej zmian strukturalnych, że w 1991 roku prawdopodobnie będziemy mogli przystąpić do wprowadzania służby w wymiarze 18 miesięcy. Generał Czesław Kiszczak jest postacią tak znaną, że nie musimy go bliżej przedstawiać. Komisji zaproponował 13-punktowy program reorganizacji resortu spraw wewnętrznych. Chce uspołecznić działalność ministerstwa, zlikwidować część niepotrzebnych już komórek, zmniejszyć szeregi nadwiedzińskich jednostek MSW i Wojsk Ochrony Pogranicza. Po południu kandydaci na ministrów resortów gospodarczych Leszek Balcerowicz, Jacek Kuroń, Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Osiatyński przesłuchiwani byli przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Przez 2 godziny trwała lawina pytań do Leszka Balcerowicza, doktora ze ZGPiS-u, kandydata na wicepremiera do spraw gospodarczych i jednocześnie ministra finansów. Komisja interesowała się nawet jego stanem majątkowym. Przyszły wicepremier mieszka w M4 na Brudnie. Powierzchnia 58 metrów kwadratowych, ma troje dzieci i małego Fiata. Zapytany o to, czym zajmie się najpierw po objęciu urzędu, odparł, że budżetem na czwarty kwartał i przyspieszeniem prac nad programem dostosowawczym wymaganym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo jest to warunek otrzymania rychłej pomocy z Zachodu. Komisja nie była do końca usatysfakcjonowana odpowiedziami Leszka Balcerowicza na temat przyszłej roli samorządu pracowniczego, zmian w sektorze przedsiębiorstw państwowych i szybkiego programu zwalczania hiperinflacji. Dał temu wyraz przewodniczący komisji Ryszard Bugaj, który powiedział, że odczuwa pewien niedosyt konkretów. Jutro przed sejmowymi komisjami staną następni kandydaci. W ostatnim dniu pobytu w Republice Federalnej Niemiec przewodniczący Solidarności spotkał się z wicekanclerzem, ministrem spraw zagranicznych Hansem Dietrichem Genscherem. Obok potwierdzenia nienaruszalności polskich granic zachodnich w centrum rozmów stały problemy gospodarcze. Szef wońskiej dyplomacji zamierza pomoc Polsce postawić na porządku dziennym zachodnioeuropejskiej wspólnoty, bowiem stabilna Polska potrzebna jest całej Europie. Papież Jan Paweł II podniósł do godności biskupiej księdza Alojzego Orszulika, drugiego zastępcę sekretarza konferencji Episkopatu Polski, dyrektora biura prasowego. Wczoraj przestrzegałam przed pożarami w lasach. Tymczasem pożar tygodnia gaszono kilka dni temu w Jeziorzycach koło Słupska. Wiedzą już Państwo o tym, ale kaseta ze zdjęciami dotarła do nas dopiero dziś. Przypomnę więc, że spaliły się 3 potężne magazyny z 1200 tonami herbaty wartości 7 miliardów złotych. Podczas gaszenia pożaru zginęli 2 strażacy, Ryszard Boroniecki i Grzegorz Maksajda, którzy spadli z drabiny razem z palącym się dachem. 2 innych ciężko poparzonych strażaków jest w szpitalu. Prokuratura w Słupsku prowadzi śledztwo. A moja prośba o zachowanie ostrożności w lesie nadal jest aktualna. Sobota będzie ciepła i słoneczna. Kończymy dziennik. Dobiega 20. Dziękuję Państwu. Do widzenia.